Pies przestał szczekać. Brawo dla mnie! Kuba był tak z siebie zadowolony, że zagwizdał najgłośniej i najdłużej, jak umiał. Owce skoczyły przestraszone, uciekły ponownie i pobiegły przed siebie przez błotniste pole. Zderzaki i kotły! Wielka katastrofa! Obiecałem, że przywiozę czyste owce, a one są brudne. Obiecałem, że się nie spóźnię na targi, ale owce uciekły. Tak bardzo chciałem mieć zdjęcie na pierwszej stronie naszej codziennej gazety. A teraz nikt mnie nie sfotografuje. Kuba westchnął. Nagle usłyszał stukot na torach. To byli Tomek i Piotruś. Witaj, Kubo. Jedziemy na targi. Farmer Makul czeka tam na ciebie. Cieszy się, że będzie mógł wszystkim pokazać owce. Tomek i Piotruś szybko odjechali. Farmer Makul czeka, żebym przywiózł mu psa i jego owce. Nie mogę go zawieść. To nic, że się ubrudzimy. Musimy dojechać. Pies szczekał. Widział, jak owce uciekają na farmę. Szczekaj i zaganiaj te owce. Ja pojadę szybką i brudną trasą prosto na farmę. Maszynista Kuby wypuścił psa, a Kuba popędził jak wiatr po mokrym i brudnym torze. Wkrótce Kuba przestał być najczystszą lokomotywą na wyspie. Był Kubą umorusanym w błocie, ale się nie martwił. Dojechał do stacji na farmie. Zwierzęta już na niego czekały. Także były ubłocone. Kubie to nie przeszkadzało. Wyruszamy na targi! Teraz popędzimy jak wiatr tym mokrym, brudnym, ale szybkim torem. W końcu Kuba dojechał na targi hodowców. Był pokryty błotem od kół do czubka komina. Kubo, opowiedz, jak to się stało. Ojej, wspaniale! Lokomotywa przy pracy i owce z psem pasterskim prosto z pola. To jest zdjęcie, jakiego potrzebujemy na pierwszą stronę. Kuba uśmiechnął się bardzo szeroko. Fotograf zrobił więc zdjęcie brudnemu Kubie, brudnemu psu pasterskiemu, farmerowi, grubemu zawiadowcy i bardzo brudnym owcom. Kuba nigdy nie cieszył się bardziej z tego, że był najbrudniejszy na wyspie.